Siemka, witam Was w kolejnym odcinku z Disa dwójeczki, powrotu Galana, odzorowana kampania z Disciples 1 do Disa dwójki. Jest to ostatnia kampania, hordy nieumarłych, misja ostatnia, siedziba krasnoludzkiego króla. No i co? Armię ostateczną już mam skompletowaną właściwie. Tak się mogę zastanowić, co tu jeszcze zrobić z tymi dzbanami, ale tak naprawdę to już powoli mamy ich na muszce tutaj. Mógłbym się w sumie tutaj chyba zabarykadować, ale ta mana runiczna mi tak średnio jest potrzebna. Bardziej bym to złoto przejął. O. Co bym mieć już z głowy? Nie wiem, czy dopadną. No pewnie dopadną. 20 punktów ruchu. No to pewnie dopadną. Można szkieletorkiem jakoś zasłonić. Ten jeszcze musi expić. Pstro. Masz dwie różdżki. Ty natomiast co możesz zrobić tu? Fajnie, gdyby ten smok wyszedł w ogóle. Tu nie wiem, czy coś zostało. Można by też pójść na tego kolegę, co by sobie odkrywać od razu. Co by sobie od razu odkrywać, no, w razie czego szpiegiem tę armię, bo... mogą zaskoczyć. No troszkę za głośno. Dobra, w ogóle oni już mają jeszcze dwa poziomy zdobyte. Tutaj to już nie powiem. To już dosłownie jest śmierć. Strasznie OP. Strasznie. No ale dobra. Nie narzekam. Przyda się. Będzie ekspiarka z Widara może. Dobra, ile tam expa? 585. O, to jeszcze macie. Tutaj jest 12. 412. Tu jest jeszcze mniej. Aha, bo tak. Chciałem zaczekać, żeby... no, dali mi tutaj. To zrobimy sobie... takie coś. Może się uda tutaj skrzynkę wyrzucić. Byłoby spoko. O. I się uda. Niech wali. A ten już dowódca nie może awansować. Spoko. No i tak. Możemy się tu wybrać po tą skrzynkę. Przy okazji sobie zobaczę, co tu jeszcze było. Jedna raptem mikstura. Aha. No dobra, to może złodziej spróbuje to zwinąć. Bo mikstur nigdy nie za mało. O. Proszę bardzo. I. Tutaj z racji tego, że się zablokowało. Ale jeszcze zrobimy tutaj zaporę w razie czego, bo... nie chcę jej stracić, o! No, tutaj zasłonił piękną. Mam nadzieję, że tego smoka wezmą. Na to liczę.
Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poziom. No. I tutaj jedynie to mamy do zbudowania, ale to na spokojnie. Ach, musieli. Ale chyba im już zmiękła rura, bo... No, ciekawe, kto tam idzie. W sumie to mnie mógł zaatakować ten inżynier, no to byłoby gorzej. Inżynier AK budowniczy. Jest smok, super. Jest smok, jest dobrze. A jak jest smok, to jest i to. No. Może nic mi nie zrobi. Zobaczymy. W każdym razie próbujemy go tutaj zgładzić. I tak. Ty zadajesz 90. No to uderzyłby. Ale już nie zdoła. Po prostu kończymy smoka. 258. No i zostało 7. No to ja bym w sumie wysłał prowokacyjnie tutaj pana złodzieja. Żeby ściągnął na siebie nieprzyjaciela. Ile ci tam zostało? To jak zginiesz, to zginiesz. Najwyżej. No i idziemy. Teraz tu już mamy full zasobów. Chociaż kurczę, korci ten sklep, no. Wejdźmy sobie może. To nic mnie nie goni w sumie. Siedem. Wezmę sobie go pod ekspię, żeby było już pewne. A nawet przecież możemy uciec z jakiejś bitwy i w ten sposób sobie to ogarnąć. Tylko jaka bitwa będzie taka, żeby w miarę to nie bolało? Może ci? Ale bardziej chyba ten, no bo tu mam każdego odpornego na śmierć, to bardziej mi tupa. O, albo tu, proszę bardzo. I stąd się ucieknie. Teraz tak, tutaj jest po 50. Nawet jak dostanie strzała, to się z tego wyskrobię. Ale tak naprawdę to ona już nie ma naprawdę już. Naprawdę, naprawdę. Ona już nie ma co tu robić, no bo wszędzie już rózgi są zatknięte. Nawet tam, gdzie naprawdę nie trzeba. No i co? No, tak naprawdę to mogłaby się pójść zaszlachtować. Więc niech by zwróciła tutaj tego gościa. No i tyle, no. Tutaj się będzie ekspić Fiverna. Jeszcze nie mamy wystarczająco zasobów. Teraz będzie. No. I tutaj, żeby przejść, no to nie da rady. No, musiałby pokonać tego gościa. No a teraz już z podstawowymi jednostkami to sobie palcem do D trafi chyba bardziej. Szanowni Państwo, uciekacie. Tak jest i
Odcień będzie na 9, tak? No i to jest fajnie, żeby sobie tak podekspiać. To jest też fajny, że tak powiem, manewr, żeby tutaj nie marnować expa i tak mamy to pod kontrolą, że tak powiem. Dobra, tutaj zostaje 153 expa. 153 expa. Tak się zastanawiam, może na nich, tylko to może być za dużo expa. Kogo? Kogo, kogo, misiego, go? A może ich? Błyskotliwe są twoje wskazy, panie. Dobra, dawaj to. Tylko, że niefartownie, bo tak. Mogłem jednak na tych postawić. No bo tak, ty się musisz bronić, nic tu nie zrobisz. Ty się też broń. No właśnie, ty powinieneś być z przodu. 120. Zobaczymy, może się uda chociaż zamrozić. O, chociaż jego, dobra. Spoko. No to kasujemy. 137, dobra. No to mamy to pod kontrolą. I zostało 16. No to znowu można posiłkować się tym panem tam, tak? Czemu by nie? I cyk. Gołębice na śmierć, tak? Bierz tutaj. Tak średnio potrzebujesz. No ale... Ona generalnie... spróbowałaby się gdzieś zabić. Albo na tym pachołku. Niech się po prostu gdzieś zabije, bo dzięki temu będziemy mieć więcej. I cyk, herbatka. Tak. No i właśnie, no to będzie 16 expa, więc tego to nigdzie się nie uda tak ładnie dobić. Więc sobie weźmiemy tutaj za 105, o, i znowu w koło macie to samo, tak. Spróbujemy się na niego rzucić, zobaczymy co on tam ma. Co tu jest? Śmierć. Niestety. Już chyba łatwiej będzie kupić w takim razie. Idą. O, do trenera idą. Coś takiego. No patrz pan. Zastanawiam się, co by wam tu zrobić po... Wam sieknąć tym. Żeby tak więcej wam zadawać, to niekoniecznie chyba. No, będą się bronić za bał. Zaraz. Teraz nowy dek pewnie ucieknie. No, oczywiście. Dobra, sieknie. I... Dobra, no i takie będą szarpane niestety walki, ale... On tu się wydostanie, ja go dopadnę. Także... Aha, i teraz trzeba było uciekać, tak?
No dobra, on może w sumie coś tam sobie wykraść. Zdrowia, bo tu jest ochrona, tak? Zrobił w cieniu. Uciekaj. Już nie musicie. No jest 9. 70, co 10 idzie. Czyli no będzie miała masakra. Mieczyk. Tutaj zostało tak. No tutaj nie będzie awansu, przynajmniej nie tak prędko. Tutaj będzie za 235, tak? 235. No to możemy się teraz już pokusić na tego Patafiana. Tak. Zbudujemy sobie przeklęty cmentarz, żeby mieć znowu jednostki z trutą. No i tak naprawdę to już wszystkie. Tutaj można było najwyżej mieć smoki śmierci. Kiedyś, dawno, dawno. No. Tak jak myślałem. I co, alchemik? No, jak ci przyfasolą, to może być nie za fajnie. Trzymajmy się jeszcze. I tak, tutaj 15 walniemy. On będzie walczył teraz, cwaniaczek. Wyprzedzisz? O, tak. Super. No to koniec twarz. 47. No nie jest źle. Jest szansa, że w ogóle będzie level. No i teraz tak. Pójść na was. Czy jednak wzbogacić się o zbroję wpierw, najpierw. Dać sobie to. O. Może on jak będzie siekać ile? 90. O, to. Będzie koks. Że nawet tak się ustawię. A co? No, a on będzie mieć zbroi 75, no to nie ma szans, żeby go ktokolwiek ruszył. To chodźmy. Skubaniec już zaczął zyskiwać 9. poziom. No. Kto jest pierwszy? Ty jesteś pierwszy, tak? No chyba bym tego jednak wolał sprzątnąć, chociaż może odcień by trafił. Z drugiej strony on ma strasznie dużo tutaj. Dobra, spróbujmy tutaj się go pozbyć. 70. Nie weszła truta, no nie. Że to jest chore. I teraz wy macie ile? 120, tak? Musi uderzyć. I oni muszą też trafić. Na szczęście to robią.
26, 27. Okej, no i będzie musiał się bronić. Zaczekaj. No i super. No to kończcie ich. 153. No i tyle z was pozostało. Nie wiem, czy tu można iść dalej w sumie. No dobra. Tutaj chyba będzie krasnolud miał najwięcej expa. Dobra. Ile ci tam brakuje, kolego? No nawet niecałe 90, 82? Dokładnie, 82. Właśnie 72. Za dużo, to będzie na pewno za dużo. Może tu będzie też za dużo. Spróbujmy może tu się dowiemy, ile tam potrzeba. Sobie miasta ulepszyć na maksymalne poziomy, bo czemu by nie? No czemu żeby nie? Teraz pytanie, będę pierwszy, cyk. Dobrze. A zaczekaj. Broń się, broń się. Nie popisałeś się w żadnym calu. No i co teraz? Ile ty zadajesz? 220 teoretycznie. Spróbuj. Powinien być trup. Dobrze. No niestety. Czekaj, czekaj. 9, no to tam jeden może uderzyć. O. I 51, no tak, bo mu mocno teraz obniżyło. Dobra, to go wyssi już do końca. Sztuka dla sztuki, tak? Ale niech. Wyssi, będzie zdrowy i tym samym zakończy bitwę. 90, no dobra, 8 za dużo. I tak nieźle wycyrklowałem. I co, jeszcze jeden poziom będzie. Więc możemy sobie chyba ekspić na co popadnie. Przy czym, no właśnie, ja bym sobie odblokował tutaj dojście. Co by... żeby jednego tylko pokonać, to nie wiem, ciebie czy ciebie. Teraz tak, ty masz dużo expa do zdobycia, ty masz no, prawie że 500, 400, no. Dobra. To bym sobie poszedł...
na was, bo tutaj się mogę przekabacić. Tak zrobimy. Co by sobie tu wziąć? No, naturalny pancerz wygląda spoko. Ewentualnie moc. No. Celność to jest bez sensu. Bystry wzrok tak samo. Wytrzymałość. No nie jest zła. Naturalny pancerz też można mu dać. A pójdziemy może tak, w naturalny pancerz. Tym sposobem on ma 90, ale nie potrzebuje aż tylu. Tylko będzie sobie więcej wykradać zdrowia tam. Z pomocą tego pierścionka, tak? Coś tam zrobisz. No. Okej. Okay. Teraz tak, ciebie prosimy. Ty tu uderz. Ty zaczekaj. Ty się bronisz. I super. No dobra. Niech też będzie. Po 70. No to już powinien być zdrowy, dokładnie. 86. Zobaczymy sobie, jakie mam teraz dochody z całej mapy. No, oni będą olewać mnie. Ile tu mamy? 400 sztuk złota, 100 więcej many runicznej jest tam, o 50. Stać, więc rzucimy wam to. A mógłbym mi ukraść w sumie to zaklęcie do nawałnicy, ale nie chcę. Będzie. Halo, no miała być śmierć. Dobra, to ty już nie patyczkuj z nim. Może zabije cię wszystkich, jak się uda, jak traficie oczywiście. Dlatego dobry sztandar ci dałem, kolego. No i ty sukcesywnie tam dziobiesz sobie krasnalka. I cyk, 58, co za niefart. Dobra, no i ty idziesz na nich, tak? O, skalny olbrzym. No to trzeba dać ochronę na ziemię. Tak. No tutaj nie będzie jakiejś rewelacji. Z radością. Dobra. I teraz tak. Ty masz tyle. Spróbuj tu. Niestety nie zabijesz. Atakuj.
Dobra, truta już dobije, tu się bronił. Broń się, broń się. Największe obrażenia tak naprawdę tutaj poszły. O. O, żeś się śmierć nie popisała. Trój. Dobrze. Jeszcze cztery sobie wyrwie. Więc fantastycznie, bo akurat jest zdrowy. 123. No i Egno. Teraz ma drogę wolną na tą ekipę. Oczywiście alchemika postanowimy sobie zostawić, no bo wtedy będzie najwięcej expa z tej całej ekipy. A ty, koleżanko, nie na tego pójdziesz chyba. Bo to on był tak najdalej w samym środku tej planszy, to może on będzie mieć. Donar od Kruszpiega. To jeżeli od Kruszpiega, to wyślijmy mu umyślnego. Który to umyślny? Spróbuję się dowiedzieć. Dobra. No i tutaj. Na razie będziemy sobie zbierać złoto. Tutaj widzę, że 166, tak? I raczej on będzie pierwszy. 166. No. No, no. A tu jeszcze jest czerwony smok. Ostatnie miasto do rozbudowy zostało. 166. Spróbujmy tu swoich sił. No i tutaj się dobijamy. Zobaczymy, ile to będzie expa dla nich. Czy w ogóle coś będzie? No tak. No ale to musiałbym tak naprawdę na niedźwiadka bardziej pójść. No. Zgładzić ich. Co chcesz? Zgładzić ich. Podejdź na tu. Zobaczymy, czy się skuszą. Na złodziejaszka. Fajnie by było. Super. Walkiria? Nie, rok. Dobra. Uciekaj. Super. Teraz on cię nie atakuje? Coś takiego. Dobra, no to spróbuj tu, tak, o. Oczywiście tu nie mają mnie już czym zaskoczyć. Ty atakuj. Pyk. I o to chodziło. Ty sobie przejdziesz tu spokojnie. Nie niepokojony. Ochrona przed wodą, no to tutaj za dużo nie zdziałam. Tak, ile ty zadał? 70. No dobra. Czyli jeden strzał wystarczy. O. I zabity. I cyk. 121. 145, okej.
to 45, to może tu? A, to będzie to chyba za dużo. Tu też, o, raczej kiepsko. Możemy tu niby. Oni zostali w miarę wcześnie odkryci. To nie wiem, ile dwóch kuszników może być wartych. To sobie poszedł po prostu wyszkolić ich i tyle. Będę mieć wszystkie miasta już ulepszone. Także już mi tu nic nie zaskoczy. Chorąży oczywiście. Tam jeden punkt ruchu zyskał, więc w zupełności wystarczy. No i mamy. Skubaniec. Będzie coś z tego? Będzie. Dobra. No to tak, ty możesz mu teraz przyfasolić tak jak chciałem, czyli 40. Tak? 40 to zada. Tym Ignismeir. Zobaczymy jak to pójdzie. Jest def. Wyprzedzisz? Gdzie tam? Ucieknie dziaduga. A, tu i tak by uciekł. Zabił, super. Miasta mnie zajmie, jakby się skichał. Uff. 987. No dużo, za dużo. A przynajmniej będą już wszyscy od linijki, że tak powiem. 45 potrzebują tylko. Przynajmniej już wszyscy sobie awansują. Ewentualnie można by zobaczyć miksturę życia bym sprzedał. I nie marnował jednak tamtego expa, tylko sobie tutaj poradził. Z wiadomym poligonem na nie barbarzyńcy, tylko na nekromancie. O. Proszę, co my tu mamy? Cyk, cyk. Sztandar siły to sobie jeszcze zostawię. Kieliszek. Okej. Nieczysty kielich to raczej. Sprzedaż. Na pewno sztandar uderzenia bym sprzedał, bo to jest mocniejsze. No. Takie rzeczy jeszcze mamy. Ile tu zostało? A, może już starczy. Nawet na pewno. No i nie wziąłem od niego. Aż ty. Komu pisana śmierć? Poznają smak cierpienia. Goń. Smak się.
teraz tak, weź tu rzuć. No. Ciekawe właśnie, jak to wyjdzie z tymi miksturami, bo może się uda zrobić z niego ekspiarkę na parę razy. Mam 6 mikstur, tych jest 2. Nie jest źle. Nie wiem, czy tu coś jeszcze będzie. Dobra. Już odkrył szpiega, ale nic ci to. Po prostu już jednym schematem będę walić w ciebie. Dobra. Podejdź no. A, mogę przez miasto. Po co nie? No i oni wreszcie będą na jednym i tym samym pułapie. Tutaj nie ma co wyrównywać. Idziemy. No i cyk. Jeszcze jedna mikstura. No i tak, wszyscy ucieczka. I cyk, 7 poziomy, tak? Dokładnie. No i fajno. Jeszcze bym tutaj podekspił i ruszał na miasto finalne. Czyli 100, 30 coś, no to myślę, że akurat na was, tylko żeby nie zrobić tego błędu. No właśnie. Dobra, to się broń. Się też broń. Raz. Dwa. Fajnie, gdybyś ty trzeci wyprzedził. Super. Fantastycznie. I 137. Super. No, no to znowu uskuteczniamy tutaj ekspiarkę. Akurat starczy chyba złota na to. Ty się tu czaisz. Trzeba przetransportować. Teraz może braknąć. I gdzie tam braknie? I nekromanta jest spoko jako taka ekspiarka, żeby sobie dobijać po prostu po jednym punkciku. Dzięki temu nie tracimy, a... Oni to nie wiem, czy zyskują. No. No. I śmierć będzie sobie awansować. 10 poziom, 80. Masakra. No przeopę. To jest dosłownie śmierć. No idziemy tu. Bo potrzebujemy całkiem sporo expa. Przynajmniej 850, tak? Możemy sobie zdobyć. Kolego,
Za bardzo mi się tu pałętasz. Przyjmij proszę na klatę. Jest szansa, że się ich pozbędziecie. O! Żeby wiwerna tutaj nie przesadziła, trafcie tylko. O to was proszę. On ma 92 tutaj też. O! Leci. Nie wiem. Udało się. Fuksem, bo fuksem, ale zarobiłem dzięki temu 80 sztuk złota i teraz mogę to sprzedać. Na co mnie to? Tu już nie ma żadnych mikstur, tak samo. No i będzie kolejny czar zaraz zbadany, chyba przyzwanie czerwonego smoka, teraz kolej, tak? Dokładnie. Teraz tak, tutaj wszystko pokradzione, więc możesz się udać tutaj zobaczyć, co tu mamy ciekawego. Co tam mamy ciekawego? Lepiej przejść przez miasto. Dobra. Pytanie tak, ty masz coś ciekawego? Nie, nie. To się schowaj. No, oni tu muszą zrobić dobrą robotę. Wezmę sobie zapiszę, bo to może być różnie. Są od jednostki przekrwione, ale wiecie, już nie może być. Czary klanów, na pewno ochrona przed ogniem, a przed wodą nie mam, przed ziemią nie ma sensu. Chem klanów weźmiemy. Chociaż w sumie było to niepotrzebne chyba. No, można wyprzedzić odcieniem króla krasnoludów, bo tu jest słabszy. I to wszystko. No i co, przyzwańca, to chyba tylko tego możemy. I smoka oczywiście. Sieknął pięknie. No, blisko byli awansu, kurczę. I teraz tak. Jego mi się przydało. Ten ma chyba na ochronę na umysł i wodę. Dokładnie. Wcale taki łatwy nie będzie. Tutaj 80. Cokolwiek uderzy i 51, więc jeszcze raz może.
Teraz tak, ty zadajesz tak, no. Coś tam, 101, no. Teraz pytanie, czy ty wyprzedzisz? Sieknij, no bo co będziesz robić? 60, nieźle. No, musiał tu dostać i niestety jest ochrona. Ale pięknie tutaj trafia odcień. 72. Dobra, to klas. 125. I sięgnij. No to ten środkowy będzie się bronić w takim razie, po co ma dostawać jeszcze więcej. I super, udało się. A teraz, żeby nie popełnić gafy, tak, ty schodzisz mi z mapy. Raz. Trzeba uważać, o właśnie, broń się. Cyk i cyk. Co? Śmierć. Dobra. No to możemy schodzić. Ile tam expa? No, śmierć będzie wyznacznikiem. Ile tego expa tu jest? 741. Dużo. No i ładnie. No i mówię, teraz zostało do ekspić tutaj, czyli 109 tak naprawdę. To 60, 240 przywalisz. No albo i nie. Dobra, czekaj. No to standardowo. Dawno nie było strażnika kujawskiego.
ucieknij go w razie czego. Mamy to. Teraz tak, mamy zwój uzdrowienia, golema. Zwoje uzdrowienia mi się w ogóle nie przydadzą. Bardziej jeśli jeszcze ten golem i ten drugi golem stąd, to może tu jeszcze coś je było. Pyk, 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 pyk. I odcień na 11. Teraz tu jeszcze 600 i 61 w ogóle jeszcze. No to teraz możemy pójść do tego niedźwiadka z dwoma kusznikami. Pierwsze poziomy. Niestety zaatakuję go. Ale niemalże idealnie. 61 było, no to 67. Dobrze to wycyrklowałem. I pozostaje 556. Tam było 700, tak? No ale to może być to samo tutaj. Dzwony wyszły. Dawaj. Tajemnik, który potrzebuję. Te też w sumie. Dawaj. Tutaj sobie wejdziemy. A ty tutaj. Sprzątasz pana Bertina. O,
Ile ty masz? Ponad. Super, jeszcze jeden. Chyba. 67 będzie potrzebować. Najwyżej się wyślę tam. Złodziejaszka znowu. Ciężko będzie odłożyć tutaj manę. Ale zarabiamy ich wystarczająco. Ech. Musimy przeczekać. Przywal jemu. On jest niebezpieczny. Dobra. Ty się bronisz. Też. Jeden mniej. Dobrze. Nosisz i to już jest koniec. 152. Eliksir żelaznej skóry wędruje do ciebie. Zawsze trochę więcej dostaję, tak? Jednak ta śmierć jest nietykalna. Oczywiście trzeba liczyć tam z 700, nie? To jednak będzie potężna armia. Dostałeś. Dobra, i zabijesz. Narusz ten jeden, to już mi się wstydził. Będzie ten 116.
Niecałe 300. Specjalnie zmieniam targety, żeby się opłaciło, to nie. Dobra, jeszcze raz powiem to samo. Dobra, w razie czego mamy tak, Paraceus, mamy też przyspieszanie razy 2, więc gdyby coś się wydarzyło, to jeszcze tutaj zablokuję. Aj, źle zrobiłem teraz. Źle, źle, źle. Trzeba będzie go dać do tyłu. Śmierć? Kończymy. Tak to miało być. I teraz będzie 1200 mamy śmierci. To się rozlochocił. 111. Nie będzie. Ale teraz go zabiję chyba. Jak trafił. Ekstra. O, trzech zabrakło. To zrobimy tak. To idziemy na ten sklep i zarazem ostatni. Niech spróbuję uciec. Może mu się uda akurat. Uda. Jak bandy nie będą oszukiwać, to się uda. Skąd taka twoja wola?
16. To wiadomka. Co robimy? Zgładzić ich. Poznają smak cierpienia. Nie atakuje wiwerny? Czyli nie ma co. Możemy jedynie się tu udać, żeby wykraść wszystkie droższe artefakty. Tyle. Dobra. No i tak. Żeby oni nie zarobili jeszcze expa, chociaż byłoby spoko. 8 poziom. No i jeszcze tam musimy podekspić sobie w jakichś potworkach. I niebawem będziemy uszali na tamtego smoka. No, 6000 złota jest. Ile? 85. To już trochę tak, po 10 poziomie zawsze te przeliczniki są nieco gorsze. Ale ile tu jest obrażeń? 240. No to miałaby szansę gryf położyć. O. I kładzie. To jest ten wzmocniony. Kasy. Kończymy 101. Jeszcze trochę. Kto będzie dawał więcej tutaj expa? Skalny olbrzym, góral. No to chyba za niego będzie więcej. Ewentualnie tutaj miotacz płomieni, wojownik. Chociaż wydaje mi się, że... Błyskotliwe są twe rozkazy, panie. Za niego będzie więcej. Skąd taka twoja wola?
przed mocą ziemi. W ten sposób mamy szansę zlikwidować wszystkich bezboleśnie. Bardzo mądrze. Zatrucie, więc to już jest skończone. Znowu możemy się podekspić. Teraz będzie lepiej. Możemy zbadać kolejny czar. A co ciekawe, odblokowałem im tam drogę, a oni mimo wszystko nie chcą iść tędy. Jednak bo od jedynce był bardziej kreatywny, a nie zastał się przy trenerze. Radnicę popadnie, co w rączki wpadnie. No niestety, ale to nie będziemy tego forsować. No, że jest jeden straty, ale to nic się nie dzieje. Panie, weź potem skrzynkę. Znają smak cierpienia. Dobra, myślę, że to można sprzedać.
sobie już dałem naturalny pancerz. A tam jeszcze rzeźbiony pierścień będzie, więc no na pewno. To tak samo. Przedać. To sobie zostawię, to też. Tutaj akurat można sobie dać ochronę przed obojgiem żywiołów. To możemy pójść. Nie, tak będzie powyżej. Komu pisana śmierć? Co? I co, kolejny wódkołak, tak? Ustawienie. Z radością. No nie. Przynajmniej tu się udało. I tak mniej więcej 700 będzie, to w zupełności wystarczy, żeby tam smoka łagodzić.
teraz tak. Jeżeli ci dadam... Może lepiej 45... Jak to zadać? 15 jest tylko... Bo nie ukradłem im czaru. O, to można w najniższej linii oporu 50 zadać. I powinien zdechnąć. Da się. Super, jest ork na kolejnym poziomie. Jeszcze zasłonię mapę na sam koniec. Tej many śmierci znowu aż tyle nie potrzebuję, aby tylko przyzwańców ogarnąć. Właściwie tyle. Te golemy też nie rzuca się na manę śmierci. Sobie dać ochronę przed ogniem. I co do przodu? Udało ci się do przodu. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale właśnie. Jedną rzecz zrobiłem źle. Złoto się zmarnuje. Chociaż nie, dobra. Broń się. Jesteśmy zdrowi, cyk. 715. Jednak było 700. Nawet nieco ponad. Ale dobra, no. Sztylet. Będziemy się szarpać. Ważne, że 700 jest git. Ok. 15 czy tam ileś to. Nic się nie dzieje. No i właściwie bez niczego już przeżyję w stolicy nawet. Spokojnie możemy sobie zrobić jeszcze ekspiarkę z Widara. Super po prostu. Max złota. Ile? 1000? 500. Rzeźbiony pierścień. Ta też przecież przeżyje, bo ma 20 zbroi. Czyli to już tym bardziej. Ale ładnie.
naprawdę. Ile to jest? 185, tak? To można by skosić tych ostatnich tutaj. Zdobyć ich skarby. No i stolica, no bo... Człowiek spić sobie, wiadomo. To 68. Zostało bardzo niewiele. Królewski berło, szafir, złoty pierścień, to, tam, dziesiąty. Ależ dużo tego. Cztery tysiące. 2400. Jeszcze byśmy doszkolili tamtego upiora, obcienia znaczy się. Złodziej standardowo wyślę szpiega. No i będziemy ich mieli na widelcu już. Chociaż właściwie... Sprzedaj, czyli tak. To na pewno się sprzeda, to... Pierścień siły też można sprzedać. Damy sobie chyba takie artefakty. Bez kitu. 15 to sobie zostawię. To na sprzedaż. Aha, to też tam niech przekaże. Gdzieś tam dalej. 20. 25. No tak, tylko że tu jest już 500, 800, 1200, 1400, no nie jest źle. Teraz mamy tak 20 albo 35 i to, więc to już będzie grubo max. Przyspieszymy sobie po jednej postaci.
A w sumie to jedną tylko musiałem. Ale dobra. Za 500. To, tamto, siamto. Czy 600, tak zostało? Tam potrzeba coś sprzedać. No i to już spokojnie starczy. Święta siła, kantyczka wotana, dwie różdżki, golem, zły end, no beliara niestety jeszcze nie dorobię. Spróbujemy teraz Widara zrobić sobie ekspiarkę. Nie wiem, czy zbadałem to zaklęcie. Topornik. No, obawiam się, że to będzie za mało tych szans trafienia. Tak, 15. Prawdopodobnie zostaniemy na tych artefaktach. On sobie weźmie ten rzeźbiony pierścień, bo naprawdę nie będzie potrzebować tej zbroi, już ma 50. Natomiast sztandar szybkości sobie weźmie. Będzie sztandar siły będzie zakładać. No ale raczej to, żeby mieć 100% tutaj. Thank you.
spróbuję uciec. I... Ach, musi go... Diabnąć. Uciekaj. To znowu złodziejaszek na niewidzialności. I 400 ma na śmierć, będzie kosztowało rzucenie zmierzchu. Niestety topornicy dalej. Trzeba polować na tych uczniów. Dajmy mu tam więcej. Masz, chłopie. Bogać się. A ty, cwaniaku. Weź sobie ładnie tutaj pobiegł. No tak, jeszcze ucieknie. Chociaż nie musiał.
ludzie. Jest lekko stopy. Można atakować. Tym sposobem byśmy skończyli już tą misję. Dobra, czyli co? Najpierw czary rzucamy. Aha. I rozróżnić, nie zrobić błędu. Szkoda, że tego psalmu hartu jeszcze nie pobadali. Ochrony przed mocą ziemi nie potrzeba. Przed ogniem też nie potrzeba. Zgładzić ich. Poznają smak cierpienia. Tak naprawdę można sobie do nieskończoność tutaj expić, bo nie po, na tym etapie już nawet nie potrzebuję mikstur, tak? Gdyby śmierć miała więcej zbroi, ale nie musi mieć. 225, no to jest odporna na broni, przeżyje kolejne ataki. Tak naprawdę to ogranicza mnie to. Ale mówię, można sobie zobrazować, że dokładam to. O. Zwój świętej siły. Co? Dajemy zwój kantyczki jeszcze. Dajemy zwój golema. Nie trafił strażnika. No i 100. Żeby było 130, to dawaj enta. Jeszcze jeden encik. Thank you.
sukcesy. I teraz znowu golem. Trafił. Po serce. To już nie ma sensu koszmara. Co chcę? I teraz tak. Ile ty masz szans trafienia? Tak nie za dużo. A z tym to masz... Ho, ho, ho. 89, więc wcale... Nie ma tu potęgi. 89. Także podejrzewam, że tylko raz sobie zaatakuję. No niestety te mikstury... Powodują, że... Czyli co? Tu dajemy najpotężniejsze mikstury. Tu. On się będzie leczyć. No i co? Im nie potrzeba. Ja mogę sobie popatrzeć, ile tam dam rady. Zatem on później będzie uciekać. I w ogóle on się zregeneruje, więc nie wiem, czy jest sens mu dawać w ogóle mikstury, czy cokolwiek. 15 zbroi, no to dajmy im wszystkim, bo... Wszyscy trafią. Ile ty masz? 95 odtrutych. Wow. Wow. Założę trutę na tym. Na strażniku stolicy. Idealnie. No i co? Ty będziesz mógł tylko raz zaatakować, ale też nie bardzo, bo zabiję tego nowicjusza wtedy. No. Wcale nie może zaatakować. Eliksir siły. Max, dobra. Tobie damy tą miksturę większą. Też masz max. No i tyle. Jak się dzieje? Klas. 95. Aj!
Wyszło. No to nieładnie. Dostanie odcień. Ała. I... Dobra. Teraz tak, 117, no to jeszcze przeżyję. Biorąc pod uwagę 55 zbroi. O, to jest tak na styk, zaraz. 100, 125 jest przy... Tak, 125. Dobrze liczę. 125 przy połowie. No, rzućmy miksturę. Szlak. 30. Nie ma truty. Co jest grane? Na siebie niech też użyje. W ogóle tak. Ile ty to masz? 25% zbroi. U matki. No to on też koifnie. Chociaż 25. No. Strasznie słabi są. Aby przeżył po prostu. No i bohater. Zresztą bohater jak zginie, to jeszcze ma jedną szansę. Weź walni. No, walni. I... Walni tu. 25. Okej. Weź właź, żeż z tą trutą w końcu. 95. Cyk. Raz. Broń się. Chociaż ty mogłeś użyć mikstury, dobra. Ale nie 100%, to jest właśnie to. 89. Tutaj jest. Ile masz? 65. 25. No to zredukuje z 200. Znaczy tak dostanie z 200, tak? Około. Nie no, 25 ile to jest? 200. No i pół z 200. Czyli tak 190 dostanie, no to tego byśmy wyleczyli jeszcze. No. Dobra. Cyk. I truta. Wychodzi. Się. Tu też. I naprawdę nie ma trut. Ile masz procent na tą trutę? 56, no to bez przesady. Oni dopiero robią wrażenia. No, 95. Dobrze. No to koniec litera. Cyk. I
teraz ktoś mi go może tutaj dziabnąć, no nie bardzo. Muszę uciekać. No on by mógł, tylko że... Połowa z połowy. Jest to ryzyko, że go zabiją. Tego bym nie chciał. Pięknie. Wszyscy awansiki. No i ten już ma max, to on sobie będzie mógł uciec z pola bitwy. Spoko. Obowiązkowo ten sztandar będzie wynosić. Komu pisana śmierć? Czy on obrażeń żadnych nie będzie robić, no to w sumie może się przerzucić na to. Już będzie uciekać, tak? Na 90. Tam nowicjusz już sobie będzie siedział. Trzeba im było zwalić 1000 sztuk złota, tak? PG 1000, ale pewnie zrobił bochcia. Znają życie. Teraz będzie jeszcze trudniej podbić stolicę, bo przecież będę już mieć mikstury. Jest widar. No to sobie poradzi tutaj. Tak to na spyl. Pomarańczowy mieczyk 100, ale sieka. Tylko że już niestety nie rosną tutaj te szanse trafienia, no i to jest przykre. Ale się pobawimy jeszcze tam z widarem. Jest ekspiarka, jest zabawa, nie? Cyk. W ogóle nie dostałeś poziomu, kolego, a powinieneś. Tu. Ile ty masz? 90 zbroi. No. Bez niczego. Zgładzić ich. Z tym to będziesz mieć 65. Nie, to sobie zostaw. Zestaw. Lepiej, żeby tak sobie dziubał obrażeniami, chociaż on w ogóle nie musi nic tam robić. O. No i mamy. Sztandar można sprzedać spokojnie. No i cyk. No, 65 i z tym wcale nie będzie za dużo. Będę
zobaczymy. Oni są też żywotniejsi, więc... Pancerz 0. Mogłem tutaj jednak dać tą... Teraz tak na styku będzie przeżywać. Dopuścimy tutaj umyślnego złodzieja. Niech tu kradnie. Co popadnie. Niestety. Gdzieś tu jest jeszcze jakiś sklep. Bo tu jest ogołocony już. To muszę tutaj. Jakie masz życzenie, pan? Próbować. Oczywiście się nie udaje, jak na złość. Potrzebuję tylko dwie mikstury, no. Co chcesz? Więcej to nie wejdzie, przecież mi tam do ekwipunku, nie? O. Okej, okay, no i super. Się udało. Jedziemy z nim. Pyk, pyk. Tak. I teraz można im jakieś, nie wiem, 200 sztuk złota tam dawać, chociaż 400 będą. O, zobaczymy ile to wskrzesi. Czy wszystkich? Dobra, nic nie wypuścił. Zgodnie z planem. I teraz celności mogę dać, ale to by niepotrzebna. Mogę ci dać wytrzymałość w sumie. Ochrona przed mocą wody w ogóle. Wytrzymałość podam. Jeszcze kolejne 400. Będziemy przyjaciółmi. Zobaczymy, ile wskrzesi tym razem. Okej. To daj mu jeszcze do 300. Co, możemy sobie rzucić zmierzch, a dlaczego by nie? Zobaczymy, co się będzie działo. On powinien jeszcze nie wypuścić żadnego bochcia. I powinien za to wskrzesić wszystkich. Okej. Okay. No, to jest tam troszeczkę ranny. Powiedzmy, że można go zaatakować teraz. Jakby się to udało.
Więc co? Standardowo ściągamy sobie zaklęcia. Jedziemy z kopii. Pozdrawiania nie trzeba. Ochrona nie trzeba. Ty masz tutaj różdżkę wiecznej kontroli żywiołaków, więc dawaj. Może zaatakować. 38. Ładnie przyfasolił. Stuwa. No i on może jeszcze dostać level. I tutaj cyk. Ekspiarki, kurde. Tu to jest obowiązek. No i tym trzem też bym dał. Tak naprawdę mamy ile? 67, 74. No, wcale nie rewelacyjnie. O, a tu jest plus 12, proszę bardzo. A to zrobimy takie ostatnie podejście. Żeby już zużyć wszystkie mikstury. No, nie zauważyłem, że mieli trochę mniej szans trafienia. Ale za to on sobie ucieknie. Jak tylko wyleczy kompanów, to... Weź tutaj coś, spróbuj jeszcze zdziałać. Jeszcze mu się udaje, no nie. Już ci się nie udało. Spoko. No i... Klas. Teraz tak. Dawaj. Tutaj. Żeby nie zadał obrażeń. Teraz tak. Ty... Ile ty to zadajesz? 66. To mógłbyś sobie dziabnąć. O, lecz się. Teraz tak. Ciach. 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 I cyk. Leżadę. No, to już porobione. To żeś se trafił. Panie odcień. No właśnie, no to nie może być już więcej podejść, bo... On ma strasznie małe szanse jednak. Dawaj. Ostatni raz to. Pyk.
Trafi czy nie trafi? O, to jest pytanie. Weź zaczekaj, może coś, los się odmieni? O, odmienił się, dobra. Ciach. Ile będziemy mieć truty? 100, dobra. Teraz leczymy, no przede wszystkim ciebie. Mają 250, 260, więc oni na pewno przeżyją. Gorzej ze śmiercią, bo ona no nie przeżyje, choćby się skichać. Możemy sobie upiora chyba. No, chwila prawdy. Kurde, no nie! Dlaczego? Gościu... Ja nie mogę. 135, no to już nie przeżyję. To dobra, no to... Chociaż ten się jakoś obronił dziwnie. No drama. To 70 to mu nic nie da, to nawet szkoda mikstury. Nie wierzę. I to ta jednostka, na którą w sumie miałem liczyć, tak? Nie, no dobra, bo to będzie śmierć jak nic. Weźmy to. Powtórzmy. Do upadłego. Dobra. Teraz ile dostał upiór? No dużo. Ciach. Teraz raz dostanie 26. To nie dużo. Okej. Dawaj go. Wreszcie truta wchodzi. Ty sobie dajesz tu. I on to w tym momencie może przeżyć. 35, no to będzie... No... Dużo. Teraz mniejsze obrażenia. Dobrze, że ta stuwa jest. No nie, no... Co ten upiór? Jak na styk dosłownie. Dobra. Nie no, bo chcę zobaczyć właśnie, jakie będą końcowe obrażenia każdego, no. Wiem, że to się długo powtórzy, ale... Masakra. To niech od razu zakłada tą trutę. Coś nie może. Zakładaj tą trutę. Coś... Coś niesamowitego. Dobra. Może się wreszcie uda. Chociaż jak nie będzie ta truta zakładana, to ja nie wiem. Okej. No.
ciągle nie może założyć. To by nic to nie da. To znaczy, gdyby chybić, to może się obronić. Lecz... I... Dobrze. Teraz tak, ty dawaj. Masz większą inicjatywę, czy nie? 69. No więc tak... Jednak lepiej dać czekanie. Ty już nie masz mikstur, więc wypadaj stąd. Ty i tak nie zginiesz, ale zobaczymy, czy się uda. Zaczekaj. I chwila prawdy. Jest. Pięknie. Truta weszła. Ryzyku. Ach, teraz... Czyli jednak odcień ich atakuje cały czas. Bez czekania. A niech ten czeka. Bo ten to już mówi, nie przeżyje następnego ataku. A odcień i taka reszta to... jeszcze przeżyją. I... Naprawdę jest. Dobra, no to atakujesz. Truta pięknie wchodzi. Czekaj. Okej, truta. Proszę. Jest. No to już formalności, tak? Już tutaj zdechnie. Dziękuję. Dobra. Raz, dwa, cztery, pięć. I wszyscy awanse, tak? Proszę, wszyscy się uzdrowili. 105, poziom 15, 165, poziom 11. I 16 tutaj. A to w sumie, już tą stolicę mogę teraz podbić, no bo co? Już i tak nie zdołam tu nic zrobić. Już nie podbiję następnym razem. Za dużo pudeł będzie i nie mam mikstur. Ale i tak się zrobiło. Ze dwa razy ekspiarkę to i tak jest nieźle. Niezły wynik. Dawaj go tu. O. Aż ty. Fu. 13. Pokonałeś górskie klany. 800. 83, żadnych zaklęć. Sprawdźmy w ogóle, co mieli tam. Tak z ciekawości. Jakie masz życzenie? Bo przecież zdobędę kamiennego przodka też. Tak, jeżeli pokonam, to powinienem dostać ich czary. Zamieć, przyzwanie, no i przodek. No właśnie. No właśnie. Zgładzić ich. A przodek, no to. Ryb. 106.
No, obrażenia od oręża, nie od ziemi. Tak jak w jedynce chyba. W jedynce chyba. Nie, w jedynce miał odporność tylko na ziemię. Ale chyba też był oręż. Tak mi się coś wydaje. No, przywołane stworzenia nie mogą zdziałać tu nic. Dobra. No. No to lecimy. Znowu mamy zaklęcie piątego poziomu od wrogiego dowódcy, tak? Fajnie, 15 poziom śmierci to jest koks. Bo praktycznie zadaje 290 obrażeń, no. Tylko kurczę, szkoda, że już nie rosną te szanse trafienia tutaj. Ale i tak jest przepotężna jednostka. I to by było na tyle. Nieumarłe hordy pomściły swą przeklętą boginię i zniszczyły krasnoludzkiego króla Sturmira. Zniszczenie i zaraza zdziesiątkowały krasnoludzki lud. Amortis świętowała zwycięstwo i udaną zemstę na Wotanie. No właśnie. Jak to mówią, ale to już inna historia. Piękna, piękna kampania. Już kolejna wciągała. No dobra. No i co? I następne to sobie spróbujemy zdobyć tą mimo wszystko jakąś inną niemiecką wersję, bo tak szkoda kurczę, że ta z Austrii nie udała się. No tak coś mi przychodzi na myśl, że może spróbuję sobie skądś załatwić i bym sobie tak zagrał. To z niewielkim utrudnieniem, tak? No bo nie będę widział, o co chodzi w tych no jakichś tam przerywnikach, zdarzeniach i tak dalej, więc będę się musiał może domyślać, ale z drugiej strony też ja wiem. Zobaczę. To będzie fajne wyzwanie, tak nie wiedzieć w ogóle kompletnie, co jest grane w zdarzeniach i tak się domyślać trochę. No fajnie, gdyby się udało zdobyć, no ale zobaczymy. No i co? I tak naprawdę skończyliśmy wszystkie odzorowane kampanie. Teraz powrót Galeana pójdzie w odstawkę, bo będzie. To znaczy nie tak do końca. Będę grał jeszcze w podstawkę. W PG, tak, w powrót Galeana na pewno, no bo przecież kontynuacja. I bunt elfów. Nigdy nie pamiętam, jak tam bunt elfów wyglądał, jak tam kampanię można było zacząć. Tam chyba tylko podstawka jest, jeżeli dobrze pamiętam. Także jeszcze to sobie zobaczę. A tymczasem co? No, seria Disciples 2 na razie znika na jakieś przynajmniej 2 tygodnie. Tak jak zapowiadałem na kanale, w karcie społeczności, możecie sobie wszystko tam przeczytać. No i co? To znaczy, inaczej. W momencie, kiedy ja to nagrywam, to będzie 2 tygodnie przerwy, ale
to już będzie wydane tak naprawdę po przerwie. Więc myślę, że coś już wymyślę do tego czasu, jakoś tam, jak to tam zagramy. No. Ale to zobaczę jeszcze. Dobra, no to tyle. Jeszcze raz. Fajnie było sobie pograć. Zwłaszcza zobaczyć, jak ten bot jest taką, no, pierdołą, no trzeba sobie powiedzieć, no. Jednak to nie jest, to nie jest w ogóle nawet 20% tego, co ten bot w dwójce odczyniał, bo jeżeli gość ma puste miasta i woli sobie draować, na przykład tak jak w przypadku trzeciej misji przez całe morze, no to przepraszam bardzo, ale coś tu jest nie halo. Mało tego, przecież jak pamiętacie, tam był taki mędrzec, który o dziwo wziął sobie skądś tam dodatkową jednostkę, no i mimo tego potrafił stać przed podpustym miastem, co ja już spisałem je na straty, nie? Będę się musiał tam wracać, a w sumie to... bez przeszkód tam szybko ich załatwiłem. No tak naprawdę początkowe misje to może były takie trudne, gdzie faktycznie było wyzwanie, zwłaszcza ta pierwsza, druga misja, potem trzecia, czwarta, to widzę, że pomimo smoków, pomimo tych wszystkich handicapów wroga, jakieś sojusze, nie sojusze, pozawiązane przeciwko mnie, to i tak to się na nic zdało. Więc... dobra. To tyle w tym odcinku, tej serii. Niestety też się już kończy. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku z serii z Disa 2. Będzie też... będą Heroesy, będzie Dis 1. Tak, naprzemiennie, tak jak to teraz nagrywam. I może jeszcze jakaś tam niespodzianka na streama, ale to wymaga pewnych ustaleń, ustawień. No i rozeznania, ale to nie będę zapeszać. Dzięki, trzymajcie się, do następnego i hej.